Nie masz range'a, masz coś innego. No i zderzył się, no patrzcie, no zderzył się ze mną, no normalnie łobuz jeden. Co za gość, no płacisz teraz, nie? Totalnie. Bezczelny typ. No. Ej, wgniotę ci w ogóle tył cały. No cały, i to wszyscy widzieli, nie? Pokiereszowane. No. Wszyscy widzieli, że to ty mnie wgniotłeś, że to nie ja wgniotłem, bo to wszystko się nagrywało, stary. Nie, ja mam to na nagraniu, wiesz, nagrałem wszystko. Tak, ja też to nagrałem, że to ty mi wjechałeś. Ja to muszę tylko zmontować inaczej. No, to co, zaczynamy, myślę, zaczynamy, nie? No, także. Zaczyna się, ewidentnie. Dzień dobry, cześć, cześć, witam was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, ze mną dzisiaj jest oczywiście Skie. Nie ma, dzień dobry. I dzisiaj robimy to, co mówiliście, żebyśmy nie robili, czyli żeby nie robić... Top Gear. Tak, w Top Gear, żeby nie robić wspólnie podobno, bo to jest problematyczne, jest trudniejsze. A my robimy wyzwania, więc robimy to w trybie współpracy wspólnie, razem. Następny rozdział, proszę bardzo. Będziemy się za rączkę trzymać. Dokładnie. Okej, poszło to zaproszenie do ciebie, już zostałeś. Dołączono do... statek. Okay. Jaki statek? Ja mam statek, już w ogóle widzę. Top Gear? Co to, jakaś wyrzutnia? Co to jest? Jakaś terenówka, stary. Merol. No. Wow. Okej. Okay. Dobra, przydajmy, co trzeba zrobić, tak żeby nie strzelić tego na samym początku. No, przydałoby się na pewno. Dobra. Okej. Okej, dobra. Dobra. Czy możemy uszkodzić auto? Możemy uszkodzić. Dobra. A musimy jak najszybciej dojechać tym Merolem do celu. Maksymalnie mam 5 minut. 5 minut, 10 sekund, 3 gwiazdki dostajesz. Gwiazdki, no. Zobaczymy, może się uda. Jak myślisz, napiszcie w komentarzach, czy uda nam się zrobić to w 5 minut. Wszyscy piszą, nie. Nie uda ci się. Znaczy, we dwóch? W życiu tego nie zrobicie. Sam Paweł? W życiu tego nie zrobi. Skie? No może. No może. Skie pokaże skie. Może, ale nie chcę, nie? Słuchaj, zrobimy tak, Skie, słuchaj, tak żeby ludzie nie słyszeli. Wcale tego nie słuchałem teraz. Słuchaj, zrobimy tak, jak nam się nie uda z tych trzech gwiazdek zdobyć, to powiem, że specjalnie to zrobiliśmy, bo nie chcieliśmy trzech gwiazdek, że byłoby za dobrze, nie? No, że specjalnie chcieliśmy zdobyć mniej gwiazdek, żeby to było tak, wiesz... Żeby przykro się nikomu nie zrobiło, nie? Czy coś? No, właśnie, no. Że wszystko na trzy gwiazdki robimy, nie? Bo to bez sensu. No, bez sensu, nie? Wszystko na trzy gwiazdki. Okej, okay, zobaczymy. Także widzowie tam w komentarzach widziałem pisali, żeby robić najlepiej na trzy gwiazdki, bo, że to powiem, im więcej gwiazdek, tym większa szansa na odblokowanie tego, co powinniśmy odblokować, tego fajnego. Tam jest jakiś no, bardzo, bardzo fajny pojazd odblokowania. Tak? O! Tak. To ja muszę powtórzyć ten wyścig z plażą, ewidentnie. No, ten wyścig z plażą każdy z nas będzie musiał powtórzyć osobna, żeby go zrobić tak naprawdę na trzy gwiazdy. O ile się da w ogóle trzy gwiazdki tam. No nie, czekaj, ja bardzo przyhamowałem teraz, żeby się nie rozbić, nie dlaczego. Ja też właśnie, kurde, lekko pojechałem po murku. Nie wiem, to auto jedzie bardzo powoli, nie? 150 praktycznie mam na liczniku, widzę. Ale bo nie się trzyma. No bo jedzie powoli. No. Okej, okay, dobra, wypadłem z trasy, oczywiście. A, to tam, co tam? Co to jest? O, widzicie, dobra. Dobra, siedzisz mi na dupciu, uważaj, tam zaraz zakręt w prawo jest. Taki ostry. W sumie można by na przełaj przejechać, bo tam widzę wypisali, jedźcie na przełaj czasami. Tym bardziej, znaczy, że tutaj... gdzie się na to jeździmy oczywiście, nie? Wiesz co, tutaj tak naprawdę, no nie, no tutaj nie jeździmy akurat teraz, ale... A, moglibyśmy. Są takie skróty, gdzie można pojechać na skróty faktycznie. Przykładowo teraz, wiesz, można nawet skrótami pojechać, tylko... Bo tu chodzi tylko o czas, a nie o... Nie o po prostu ten, nie? O rozbicie auta. Także ja pojadę chyba teraz tutaj na skrót. Nie wiem, czy mogę, zaraz zobaczymy. Chyba tak. No, zobaczyłem jeden z tobą. Tak, możesz pojechać na skrót, spoko. Coś tam tylko powiedział, ale... No, nieważne. Chodzi o to, żeby zrobić ten, stary... Ten czasówkę, nie? Chyba. O, widzę, też pojechałeś na skrót, który mocniej niż ja. Tak. O nie, i teraz musimy wjechać na samą górę. Co? Ale anteny, teraz zauważyłem dopiero, że takie wielkie anteny mamy, stary, po bokach. No to jest od CB i od tego, wiesz? Tak, no totalnie. Na żywo nadajemy to po prostu, nie? Tak. Dobra. Dajesz gościu, jedziesz tym złomem. No stary, 3 minuty już praktycznie piekły. Ej, czas mamy bardzo fajny ogólnie. Mamy chyba bardzo fajny czas. 5 gwiazdek na... Tylko 400 metrów jeszcze. Znaczy 3 gwiazdki na 500 ten... Na 5 minut, a... Dostaniemy 5 gwiazdek, zobaczysz. Chyba tak. No. Mam się tu zatrzymać? Zawracaj. Właśnie widzę, właśnie. Okej, okay. Dobra, to mamy fajny czas, Skie, super. No to trochę gorzej teraz to wygląda. Stary, teraz trochę gorzej to wygląda. Ej, możemy na skróty pojechać? Dawaj, czekaj. Skaczemy. Ja skaczę. Ja też. Byle nie na dach.
O stary, wylądowałem na kołach normalnie. No a ja też. Nie, stary, no jak mam zrobić to w 5 minut? Nie zrobimy tego w 5 minut. Jeżeli nie skoczymy. Także musimy tu skoczyć. Trzeba delikatnie oszukiwać, nie ma innej opcji. Nie, no my oszukujemy, no chłopie, przecież ja nie oszukuję. Normalnie jadę oficjalnie, legalnie, dobra, wjeżdżam na drogę. Ja też zawsze na drodze już. Okej, jestem na drodze. Pałaszeczka. Tomek. Stary, i droga. 4 minuty, za minuta i 7 km. No w życiu, nie? Nie ma opcji w ogóle. Nie ma opcji, nie? Jak będzie jedna gwiazdka, nie, to będzie fajnie. Nie wiem, jak musielibyśmy jechać, żeby to ogarnąć teraz. Ja próbuję tutaj ogarniać właśnie tak skrótami trochę. Ej, stary, naprawdę, nie. Na bezczelnego pojadę. Jak to można zrobić? To auto nie jest tuningowane w ogóle. Ja tam na skróty nie jadę, bo coś czuję, że tam na skróty, jak pojedziemy w prawo, to się pewnie rozbijemy gdzieś tam o wodę. Ja próbuję, zobaczymy. Nie, nie znam mapy do końca, więc nie wiem. Okej, ja pojadę autostradą. O, tu jest normalnie droga asfaltowa. Więc ale chyba to... nie ma opcji, żeby tam dojechać, żeby w takim czasie. Ja właśnie cisnę 210 na asfalcie teraz. Ja 160 na przełaj. 150. Weź te auto, z czego stoisz na środku. 5 km i mam już praktycznie 5 minut, nie? 4,8, 4,7 km. Kurde. Nie, stary, nie, nie zrobimy tego, nie? Dobra, czekaj, tu na skróty mogę. Nie w takim czasie. Dobra. Ładnie, skróty. Kto będzie jechał przez rondo, moi drodzy? Normalnie się nie jedzie przez rondo, tylko jedzie się przez środek ronda. No, przełaj, no oczywiście. Oczywiście. Co? Tu skręć w prawo? Gdzie tam w prawo? Normalnie. Oho, mam jezioro. Tędy? Nie, to chyba nie jezioro jednak. Boże, które to mi każą jechać? 3 km. Okej, teraz walczymy o dwie gwiazdki. O Boże, tu jest zakręt, tu jest zakręt, tu jest zakręt, dobra. 3 km zostały i stary, minuta niecała. 50 sekund. O nie, mur nie do przejechania. Okej, czyli Skie chyba tego nie zrobi. Dobra, czyli jednak dobrze zrobiłem, że pojechałem normalnie ulicą. Ale, o stary. No chyba tak, chyba zrobiłeś lepiej troszeczkę. Chyba zrobię trochę lepiej, nie? Poradzę. Dobra. 2 km mam. Może zdążę w te 6 minut. Ja muszę objechać kolejny mur, stary. Co ty gadasz? No, aż tak? Jadę. W drodze jestem. O, dobra, mam drogę. Dobra, jedziemy. Pytanie, kiedy jest tu zakręt? Dobra, teraz jest zakręt. Dobra. Ej, to jest nie do zrobienia w ogóle w ciągu 5 minut. Dwie strony. No. To jest nie do ogarnięcia. A to jest w ogóle, wiesz, dwie strony. To są tak naprawdę różne miejsca jakieś, nie? Takie. No. Dobra, mam 500 metrów i jestem powyżej. Jedną gwiazdkę może dostanę. Jedną gwiazdkę może dostanę, no. Ej, no to w dwóch to jest praktycznie ja cię kręcę. Nie, to auto jest za wolne po prostu, chyba że faktycznie jechać na skróty. Tak w ogóle ścisnęliśmy na skróty to. A to i tak mi nie wyszło, nie? I tak no. Było, wiesz, źle. Jeszcze mam 2 km. O kurde, czemu to auto nie zahamowało? Okej, nie udało nam się, no niestety. Okej, musimy to zrobić poza odcinkiem w takim razie. Tak, trzeba będzie. Zrobimy drugą próbę. Tym razem od razu ciśniemy na przełaj. Dobra, teraz właśnie dojeżdżę na jedną gwiazdkę, ale w ostatnich sekundach, także dobra, udało się. Ja cię kręcę. Dobra, to co, bierzemy teraz kolejny. Bierzemy kolejny. Tak, tylko tym razem zrobimy to osobno faktycznie, bo jak mówiliście, to faktycznie jest trudne. Bo ciężko jest dwójkę przejechać naraz to, nie? No, także może być sytuacja, że jeden przejedzie, drugi nie przejedzie, także... moi drodzy, myślę, że po prostu będziemy grali razem, ale osobno. Czyli każdy osobno tak, będzie robił... Tak, wyścigi są robione. Znaczy wyścigi, Top Gear, nie? Te wszystkie Top takie Gear, rzeczy, no. Takie rzeczy związane właśnie, gdzie... trzeba to zaliczyć po prostu, tak? Wszyscy muszą zaliczyć. Kontynuujemy, tak? Solo teraz? Tak, myślę, że solo kontynuujemy. Dobra. Ja się właśnie zrespiłem, także już klikam Top Geara. Dobra, tylko powiedz kiedy. Następny rozdział, gotowy? Kliknięte. Dobra, okej, zobaczmy co to będzie. Dobra, jedziemy dalej. Kolejny jedziemy rozdział Top Geara. Ale osobno. Tak, to będzie najprościej faktycznie, jak widzowie napisali. Mini Cooper! Jaki piękny! Cudowny! Pewnie nie możemy zniszczyć. Pewnie nie. Here it is, an original Mini Cooper S, an Mini Cooper S. Ale piękny jest. Szybki. Szybki jaś fasola. Tak. Ready Stig? Dobra, to ciśniemy. Idziemy. Nie wiem, czy mogę uszkodzić w ogóle, ale się okaże. Możemy. To jest wyścig celu. Tak? Wyścig to celu. Jak to jedzie? Stary, jak to jedzie szybko? Mega szybko to jedzie. Mamy 9 minut. 9 minut 20 sekund. Na przełaj może nie będę jechał, o Boże, te auto jest ja mega szybkie. Jak to się trzyma drogi? Jezus Maria, to jest po prostu jakaś masakra, to jest idealny samochód dla mnie. Malutki, szybciutki i zwrotny. Jak to jedzie? A! Ej, zarysowałem. Zakochałem się w tym aucie, ja go chcę w ogóle w tej grze. Dobra.
Znając życie, że mamy 9 minut 20 sekund i w sumie nie jest tak daleko, to ja jestem pewien. W dwie strony pewnie, nie? W dwie strony albo w 10 stron. No. Chociaż nie, wiesz co? Tu nie, czekaj, tu nie ma żadnych gwiazdek, więc to jeszcze nie zna gwiazdkę. Dojedziemy na miejsce, to wtedy będzie pewne zadanie jakieś konkretne. Pewnie tak. A to jest tylko dotarcie do celu. 300 na godzinę prawie. Masakra, nie? Boże, jak to łoi szybko, nie? Tą drogę. O chłopie, masakra jakaś. Dobra, sobie przyhamować. Na rondzie jakiś... przejeżdżam. No właśnie na rondzie, właśnie tutaj z prawo. Okej, okay, autostrada. Okej, okay, 9 minut 20 sekund mamy niby, łącznie, ale to chyba łącznie, więc... pytanie, co będzie dalej się działo. Na bank coś będzie jeszcze. O Boże, ale teraz pojechałem normalnie. Prawdziwa lama. Co robiłeś? Nieważne. Rozwaliłem wszystko i wszystkich. Jakie to auto jest cudowne. No nie? Szybkie, zwrotne, tylko szkoda, że jest tak ślisko po prostu. No. Jest bardzo ślisko. O nie, w lewo zakręt. Ja właśnie ledwo wyrobiłem, nie? Zacząłem hamować wcześniej. Okej. Okay. Grzejemy temat. Ja muszę patrzeć właśnie na mapkę, na minimapkę bardziej. Wyścig do celu. O Boże, tutaj, tędy, dobra. Pojadę na skróty. Świetnie, trzeba się zatrzymać, czy zawrócić, czy co? Pojechać. Nie, dojechałem, okej. I co? 200 metrów. I na pewno coś jeszcze. Tak, coś jeszcze. Boże, tam jakiś tor widzę. Dobra. Ale on był szybki. O, ja się kręcę. Będzie grubo. Czemu? No, zobaczysz. O-o. O kurde. Stary, to mam, co tu mam zrobić? To są drifty? Chyba tak. Totalnie drift, ja nie driftowałem takim autem. Boże, ale ze mnie lama, nie potrafię tego garnąć, nie? Ja nie potrafię driftować tutaj w ogóle. Ja też nie. Widzowie mi pisali, stary, nie używaj spacji, nie? Staraj się jeździć normalnie. Dobra, uczymy się driftów szybko. 50 tysięcy punktów. Jasne. Ej, mam 3000 punktów, Na pewno są bonusy za... za jakieś takie, wiesz, dodatkowe ten... przejazdy. Ja nie wiem, co te punkty dostaję w ogóle. To jest bardzo dobre pytanie, Skie. Ja też nie wiem, ale robię. Osiągnie lepszy wynik umiejętności, ale stary, dostałem cały czas 3000 punktów, a nie dostałem w ogóle tam, niby tak fajnie coś tam podriftowałem, ale... Czekaj, zobaczę tak. Przehamuję. Aha, dobra, bo ja zmaściłem te punkty gdzieś tam. O ran, wystarczy lekko uderzyć. No. Ej, ja tego nie zrobię w życiu. Nie, nie ma opcji, 50 tysięcy punktów nie zrobię. To jest moje pierwsze drift, to są moje pierwsze drifty, nie? No właśnie. W ogóle ja tu niby gdzieś tam jadę bokiem, ale star, w ogóle driftiorów nie robię. Ile masz punktów? 6000 ledwo. Ja mam 8200. Masakra. Proszę, 800, sorry. Nie wiem, czy mi te punkty coś tu robi. Dobra, zatrzymam się, bo ten trochę, żeby mi te punkty wbił. 10800, no bo nie chcę ich stracić, nie? Przywalisz gdzieś i koniec. No. No tak, dokładnie, typowy ja. 15 tysięcy. Nie no, masakra, to jest porażka, jakieś nie drifty. Dobra, jedna gwiazdka, 50 tysięcy punktów? No. To trzeba zrobić te 50 tysięcy. Trzeba. Zabrakło ci 37 tysięcy punktów, o kurde. Spróbuj ponownie. Ale lipa. Dobra, podejście numer 2. Okej, okay, próbujemy. Ej, ja się... chyba... To będzie ciężkie. Nie, to będzie totalnie ciężkie, bo... Ej, ja będę dalej rozwalony, mam te wszystkie pachołki swoje. Ja też mam właśnie rozwalone wszystko.
pani dobrze, co? Dobra, dobra, dobra. Przynajmniej tą jedną gwiazdkę, żebym złapał, nie? Bo to te 50 tysięcy, jakbym zrobił, to będzie już, że tak powiem, git. To tyle wystarczy, nie? Tak, to wystarczy, żeby po prostu zaliczyć, nie? Na jedną gwiazdkę. Zaliczyć to właśnie. Jak w szkole, byle zaliczyć, nie? Tak. Zakuć, zakuć, daj zakuć, zaliczyć, zdać, zaliczyć, moi drodzy, dokładnie. Boże, totalnie rozwalam wszystko, nie? Nie wiem, którym to w ogóle mogę jeździć, mogę wszędzie chyba jeździć. Chyba wszędzie się jeździ, wiesz? No. Tu driftować sobie tutaj. Okej, okay. Znaczy ogólnie tu mogę zniszczenia robić, za zniszczenia też dostaję punkty. Się okazuje. Okej. Okay. Tylko nie wiem, czy akurat ten. Te punkty, które szukam. Nie wiem, to jeszcze jakieś rzeczy do rozwalenia są teoretycznie, więc może. Nie wiem, w ten sposób. Ile masz punktów? Nie wiem, cały czas tyle samo. Bo cały czas robię coś. Totalnie cały czas coś ja robię. Właśnie straciłem 10 tysięcy punktów. Uderzyłem. No. Ja przytrzymam chwilę. Zatrzymam się, żeby mi to się puściło. Zaliczyłem, no, bo ja naprawdę lepiej. Nie chcę ryzykować. Okej. Okay. Dobiłem 87,5 tysiąca. Ile? 87,5 tysiąca, bo tu mogę już rozwalać, stary. Ja tu robię rozwałkę bardziej niż drifty. Ja też mogę, się ślizgam, nie? Po prostu jadę bokiem, coś rozwalam. Jako niszczyciel. Okej, okay, rozdział ukończony. Ale to była totalna taka rozwałka z mojej strony. 96,5 tysiąca punktów mam. Więc to jest możliwe do zrobienia. Ale i nawet można zrobić więcej, jeżeli ktoś wie, o co chodzi. Na pewno się da. Da się jak najbardziej, tylko trzeba troszkę dłużej pograć. Ja ogólnie, że tak powiem, zrobiłem z tego totalną rozwałkę i zniszczenie i chaos. No. Jakbym zrobił jeszcze bardziej, gdybym od razu się skapnął, że o to chodzi, to pewnie bym zrobił jeszcze lepszą rozwałkę. Tam widziałem możliwość skakania, więc no. Mogło być ciekawie. Tam było wszystko ogólnie, nie? Dobra, wchodzimy na Top Geara. Gotowy? Top Gear. Następny rozdział? Tak. Solo. Następny I rozdział 3, solo, 2, dokładnie. 1. Pyk. Lecimy z tym. Dobra, poprzedni, że tak powiem, rozdział nam poszedł bardzo dobrze. Na początku było solo, później no. Było spoko, bo ogarnęliśmy, o co chodzi w ogóle, nie? Dokładnie. Także... Dobra. Okay. Zimno, śnieg, lód i Porsche. Porsche GT2 RS. Dobra, nie wiem, czy mogę je rozwalić, zobaczmy, to najważniejsze. Mogę rozwalić i muszę jak najszybciej dojechać do celu. Okej. Okay. Okej, okay, spoko. Ale fajnie to wygląda. O Boże, ten Porsche. Ale miasto jak wygląda, stary, też. No, tylko najgorsze jest to, że zaraz zakręt ostry. I stare auta mi wyjeżdżają, dosłownie jedno za drugim po prostu wyjeżdża mi przed nos. Okej. Okay. Co tu się dzieje? W ogóle czemu tyle aut jeździ? Bo to jest Edynburg. Tutaj jest masa aut, wiesz? Jaka masa? Masa, moca, co, co? Masa, moc, kiełbasa? Co? O? Dostań się do następnego celu. Świetnie, wiedziałem, że tak to się nie może skończyć. To nie będzie takie proste. O, tu będzie kilka celów chyba, wiesz? Totalnie. 3 minuty. Co najmniej z 10 celów będzie. Bo za dobrze mi idzie. Czasowo na razie. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Do drugiego punktu. Czy oni co, Gir, tak szybko jeździli po mieście? Nie pamiętam. Oczywiście. I to jeszcze wiesz. Nie no, aż tak to nie. Dobra, kolejny cel. Już jest, wiem, już kolejny trzeci. Super. Będzie grubo. Dobra, mam trzeci. Teraz do czego jadę? Okej, okay, najgorsze, że nie możemy pójść na przełaj w ogóle. No po mieście nie pojedziesz za bardzo, nie? No po mieście raczej nie zrobisz takiego czegoś, że pojedziesz sobie gdzieś tam na skróty. Dobra, budka. Przystanek autobusowy to jest rzecz niekonieczna, niepotrzebna. Nikomu do życia niepotrzebna. Dokładnie, stary. Ale 230 po mieście? Czemu nie? Ja za bardzo tak mam za dużo zakrętów, żeby sobie 230 pocisnąć. Ja miałem. Znaczy teraz ten mam za dużo zakrętów po prostu w tym momencie, więc... O nie, zmaściłem. Zatrzymałem się w budynek. Dobra. Co, to mam się zatrzymać, czy co? Nie, jeszcze kolejny cel. Świetnie.
Widziałem, że to jest niemożliwe, po prostu za szybko. Dobra, mam kolejny cel, teraz jadę. Okej. Boże, ale te pierwsze drifty to była masakra, po prostu rzeźnia. I to jeszcze wiesz jak... O Boże, to auto wjechało. Tak to jest jakby z światu się jeździ, gościu. Po co ci światło, daj spokój. No ale wiesz, to cywile, boty. Powinni światłami migać czy coś, od razu. Dobra. Dobra, kolejny cel. Delikatnie mnie wykręciło. Zaparkuj przez... Dobra, ostatni cel już mam. Ostatni cel już mam niby. Ja mam 300 metrów tego celu jeszcze. Okej. Teraz mi pisze, zaparkuj przy ostatnim celu, więc to jest chyba ostatni cel. Masz zaparkować tam? No, może 3 gwiazdki dostanę teraz, jeżeli zdążę dojechać. Chociaż wątpię. Chociaż cisnę teraz 300 na godzinę przez miasto. Co to jest 300 na godzinę? Okej. Dobra, 3 minuty chyba nie zrobię. Oj, jedź. Dobra, ale driftcikiem pojechałem. Dawaj, dojedziemy, to może zaparkować w tym miejscu. Co, następny cel jeszcze? Świetnie, okej, ja myślałem, że to już ostatni cel. A ta informacja o zaparku przy ostatnim celu to wiadomo, cały czas jest. Tylko mam wiedzieć, gdzie ostatni cel jest. A nie, to było, będzie pisał koniec przecież chyba. Pewnie tak. Albo meta, dobra, nie? No. Okej, okay, chyba nie jest koniec, bo tu jeszcze pisze. Dobra. Dobra, mam 3 minuty 20, a końca nie widać. Teraz kilometr 300 muszę przejechać. Nie wiadomo gdzie. Ja myślę, jakim cudem? 500 metrów. Okej, okay, tu mam informację. Kilometr i mam ostatni cel. Dobra. Walczę o 2 gwiazdki. Ja chyba o jedną bardziej, tak się wydaje. Dobra, opanowałem auto. Dobra, zaparkuj tutaj. Zacznę hamować już. Zaparkuj przy ostatnim celu. Dobra. Okej, okay, to jest tam gdzie wyjechaliśmy. Trochę rozwalimy samochód, ale cóż poradzić. Kurde, nie zaliczy to. O, stary, 3,47, masakra. 2 gwiazdki dostałem w takim razie. Trochę Lipton. 1 gwiazdkę dostałem, aha, okej, okay, dobra. Myślałem, że 2 przynajmniej. Ej, nie wiem czy zdążę. O. 200. Masakra. O nie, nie zdążyłem, zabrakło mi 3 sekund. Tak? No, a mi się udało na 1 gwiazdkę zaliczyć. Normalnie jestem mistrzem. Dobra, jedna gwiazdka. Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, zakwalifikowałem się do wiosennego sezonu w ogóle, muszę ci powiedzieć. Także będę w wiosennym sezonie mógł już jeździć, także myślę, że w następnym odcinku będziemy już mieli wiosenny sezon. Pięknie. No. Dokładnie. Ja muszę znaczyć, że się zakwalifikowałem do niego jeszcze, bo tam brakowało trochę punktów mi, ale zobaczymy. Dobra. Okej. Okay. Co z tą wiosną? Gdzie ta wiosna? Ja się pytam, gdzie wiosna? Dajcie mi wiosnę zaraz. Dobra, moi drodzy, Skie również dokończył tego Top Geara. To znaczy akurat za pierwszym razem. Ten rozdział. Co mówisz, za czwartym? Nie, nie wkurzajcie mnie nawet, ale udało się na szczęście, za czwartym razem zrobiłem to. No. To nie było łatwe moim zdaniem, to nie było łatwe, ja mam za małego skierę, nie, to, ale dla mnie też to nie było łatwe, ja to też przyznaję się, zobaczcie, dostałem tylko jedną gwiazdkę. Ogólnie też odblokowałem tego Mercedesa, nie wiem, jakiegoś dziwnego Mercedesa z Top Geara, tym, którym jechaliśmy wcześniej, pięknie. Tym po górach, na przełaj. No, no. Zrobimy go w kolorze złotym. Rodzinne autko. Tak, rodzinne auto w kolorze złotym, złota. Tak. Także też, moi drodzy, tyle. Na dzisiaj kończymy tym subiecznym akcentem, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos! I widzimy się kolejny, trzymajcie się, na razie, cześć! Jedziemy na kolejny odcinek, a właściwie... Do przodu, przed siebie. Na koniec świata i jeszcze dalej.